Witajcie! Dzisiaj kolejny dzień żniw u mnie. Wreszcie tutaj doczekaliśmy się kombajnu. Tam piękny bizon już zmierza w moim kierunku. W każdym razie tak rozmawiałem z Andrzejem, jakie są plany tutaj na zebranie plonu. No to po wstępnej rozmowie, takiej analizie na szybko, po prostu mówi, że około 16 ton powinno być tutaj z hektara. Także moim zdaniem znakomity rezultat. No zobaczymy w każdym razie, jak to wszystko wygląda, ale to na razie co do zboża mniejsza z tym, bo teraz mamy przepiękną maszynę w zasięgu. Z056 to jest to, co ja będę chciał kiedyś mieć. Piękna rzecz. Dobrze akurat, że zdążyłem auto pozamykać, bo pyli strasznie, nic nie widać. No ale tak to wygląda właśnie przy koszeniu. Świetna sprawa, nie mogłem się doczekać, powiem wam szczerze, tych żniw. I bardzo się cieszę, że w końcu doczekałem, bo wtedy, kiedy mnie nie było, to myślałem po prostu, że już będzie po żniwach, a tu mi się udało trafić. No pytałem się Andrzeja, co z tego będzie, mówi, że to na paszę albo na coś, także no nie wiem, jest jak jest i trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Zaraz zobaczymy jeszcze raz, zobaczymy, czy da się przeprowadzić z Andrzejem wywiad na ten temat, może się zgodzi. Zaraz wracamy. No, drugie kółeczko, słuchajcie. Zaraz podjedzie kolega 40 z przyczepą. Będzie rozładunek, zobaczymy jak sypnie. Ale w każdym razie na innym polu podobnym, tam po drugiej stronie, z tamtej strony, tam sypnęło ponad 10 ton. Zobaczymy jak tutaj.
No słuchajcie, jeszcze chciałem oprócz tych tutaj, że ta radocha z tymi żniwami, bo ja naprawdę lubię na to patrzeć, dla mnie to też jest takie wyjątkowe, to wam powiem, że chciałem was wszystkich przeprosić za to, że teraz filmów nie ma, ale czasami w życiu tak bywa, że się niczego nie chce i nagle człowiek ma na wszystko wyrąbane. Pewnie mi to minie, ale na razie tak jest. A czemu to już mniejsza z tym? W każdym razie taki króciutki filmik dzisiaj ze żniw. Zobaczymy jeszcze, może dogram. O, tam już 40 widzę, jedzie. Dogram wam jeszcze rozładunek, jak tutaj będzie gdzieś w pobliżu, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, ile sypnie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No, tą 40 już widzieliście z poprzednich filmów. No nie wszyscy wiadomo, ale zobaczcie, dostała kierunki. Tutaj lampy takie po prostu jakie były, bo takie w tej chwili są. Wiadomo, z tymi lampami to jest zawsze problem. No bo oryginalne to są naprawdę ciężkie rzeczy do kupienia. Jest przyczepka. Dzień dobry. Zobaczymy, jak to wszystko sypie. Tu się z naszym seniorem przywitałem. Przyczepka fajna, kaczuszka tak zwana. Nie wiem, jak u nas, jak u was nazywacie tą niską przyczepkę, ale właśnie ja taką zawsze chciałem mieć na tych niskich kołach, bo to sięga do biodra, więc można łatwo wszystko wrzucić tutaj na tą przyczepę, jakże jest fajnie, jest ok. 40, słuchajcie, rocznik, a ja jestem ślepy, 67, także naprawdę dobry traktor, troszeczkę doinwestowany ostatnio. Zobaczcie, bo to kółka porobione, przody porobione, to tutaj był zrobiony cały remont przedniego zawieszenia, układu kierowniczego, także bardzo fajnie, chłopaki się tu postarali. No i traktor nie ma co, legenda naszego rolnictwa. Tam bizon jedzie dalej, zaraz będziemy patrzyli, jak to sypie, jak rozładunek. No, podjeżdżamy do rozładunku. Będziemy sypać. Sam jestem ciekawy, ile to wyjdzie. Maszyna piękna, powiem wam. Sam bym chciał taką mieć i pewnie kiedyś kupię. Nowe noże chłopaki pozakładali, także idzie jak brzytwa. Nie szarpie, tylko tnie, także to też ważne. A sypie pyli, że ludo, kochany. A ja kurwa w telewizorze, zobaczysz. Zgodził się, więc wszystko jest okej. I co, Andrzej, będzie 16 ton, nie? Może nawet trochę więcej. Gdzie? No tu. Mówi, że będzie. Nawet więcej. Kończy już wszystko. No i kita, a ten dźwięk to silnika, to jest piękny. Oto. To jest to. Dobra, moi mini, tyle na dzisiaj z tego krótkiego filmu ze żniw 2021. Jak się poukładam ze wszystkim, to wrócimy z filmami. Trzymajcie się, cześć.